Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj radio wnet. A przy telefonie dr Szymon Kardaś, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Patrzymy na, nie tylko na wojnę na Ukrainie, ale patrzymy też na to, co robi Rosja w innych zakresach swojej działalności w wojnie energetycznej. Patrzę na ceny prądu wytwarzanego z gazu i na ceny samego gazu. Znowu szybują do rekordowych poziomów. Ropa jest trochę tańsza, ale tutaj też oddziaływanie Rosji jest znaczące. Jak w przypadku gazu mamy zapowiedź kolejnego wstrzymania transportu? Na ile jest tak, że Rosja jest w stanie cały czas destabilizować europejski rynek gazu? No niestety, dla nas niestety jest w stanie, dlatego że no, musimy sobie przypomnieć te podstawowe liczby, to znaczy ten poziom zależności, który jest, jeśli idzie o dostawy gazu z Rosji. W 2021 roku ten udział Federacji Rosyjskiej w rynku europejskim wyniósł około 40%, a przekładając na wolumeny, te dostawy to było 145 miliardów metrów sześciennych gazu rurociągowego i około 10 miliardów metrów sześciennych gazu LNG, to są duże wolumeny. W związku z tym, jeśli w tym roku, a to są dane mniej więcej z ostatnich dni, Rosja dobowo przesyła do Europy około 1/3 z tego, co średnio dobowo słała w roku ubiegłym, no to oczywiście to musi generować problemy i najlepszą tego ilustracją jest oczywiście to, co się dzieje w tej chwili na europejskich giełdach gazowych, gdzie w tym tygodniu ceny przekroczyły poziom 3000 dolarów za 1000 metrów sześciennych. I to jest pytanie, jak długo to może trwać, jak długo Rosja będzie miała ten istotny wpływ na europejski rynek gazu. Pojawiają się analizy, że to rozszywanie się systemu europejskiego od rosyjskich dostawców może potrwać nie miesiące, tylko lata. Tak, dlatego że no musimy być realistami, tak? Znaczy w momencie, kiedy, jeszcze raz odwołuję się do tych liczb przywołanych na początku, jeżeli mamy do czynienia z tak dużym poziomem zależności, mówimy o tak dużych wolumenach, które sprowadzaliśmy z Rosji, to oczywiście nawet jeśli one w tym roku będą niższe, a pewnie będą niższe, bo nawet sam Gazprom, który mniej więcej co dwa tygodnie nas informuje, tak, ile wynosi eksport gazu do tak zwanej dalekiej zagranicy, a ważną pozycją w tej tak zwanej dalekiej zagranicy jest Europa. I te ostatnie dane gazpromowskie opublikowane 16 sierpnia wskazują na to, że mamy do czynienia ze spadkiem eksportu rosyjskiego gazu do Europy, czy do tej dalekiej zagranicy, której częścią jest Europa, w okresie 1 stycznia, 15 sierpnia na poziomie 36%. I prawdopodobnie ten trend się utrzyma, więc nawet jeżeli te wolumeny będą niższe, no to oczywiście tutaj to pokazuje, że szybko i łatwo tak dużych wolumenów ze źródeł alternatywnych zastąpić się nie da, a też no, pamiętajmy o tym, że te alternatywne źródła pozyskiwania gazu w tym momencie, no one też nie dają jakiejś bardzo szerokiej, jakby nie tworzą jakichś bardzo szerokich możliwości. Zarówno ci dostawcy, którzy dostarczają gaz w formie rurociągowej, jak i to, co się dzieje na rynku LNG i te wzrosty podaży w tym roku, one też no nie są tak duże, żeby pozwoliły w tak krótkim horyzoncie czasowym Europie całkowicie zrezygnować z rosyjskiego gazu. Jest pytanie, na ile sama Rosja traci na tym konflikcie, no bo czasami patrzymy, że gaz jest drogi i będzie być może jeszcze droższy, że to destabilizuje Europę Zachodnią, a jak sobie radzi Rosja z tym systemem, no bo ona jednak gazu nie przesyła, a na tym zarabiała. No właśnie. I teraz tutaj mamy do czynienia znowu z takim obrazkiem, który no, też jest albo pozytywny, albo negatywny w zależności od tego, jaką perspektywę przyjmiemy, tak? Jeśli chodzi o Rosję oczywiście. Bo w horyzoncie krótkoterminowym, czyli powiedzmy, jeśli przyjmiemy taką ocenę sytuacji do końca bieżącego roku, no to Rosjanie niekoniecznie muszą mocno odczuć te spadki wolumenów eksportu, dlatego że oczywiście ten trend spadkowy on się najprawdopodobniej utrzyma,
Ale biorąc pod uwagę to, że mamy do czynienia z bardzo wysokimi cenami gazu na giełdach, a wiele kontraktów rosyjskich jest tak skonstruowanych, że ta formuła cenowa, ona jest powiązana, no, z jednej strony właśnie z tym, co się dzieje na giełdach, czyli jest ta indeksacja do cen spotowych. Z drugiej strony jest też nadal indeksacja do ceny ropy i koszyka produktów naftowych. No a ponieważ i ceny na giełdach, i ceny ropy, jak pan redaktor zauważył, no one się utrzymują na relatywnie wysokim poziomie, to Gazprom liczy na to i sama Rosja liczy na to, że te ceny, że te wyższe ceny, no, mogą zrekompensować przynajmniej w jakiejś tam części te spadające wolumeny. Jak to się ostatecznie zbilansuje na koniec roku, to zobaczymy, ale rzeczywiście te wysokie ceny tutaj działają na korzyść Federacji Rosyjskiej. Więc ta perspektywa krótkoterminowa, jeśli chodzi o gaz, ona niekoniecznie jest dla Gazpromu negatywna i taką też kalkulację przyjmują sami Rosjanie. Zresztą jak wyliczają sobie, ile może wynieść wartość eksportu naftowo-gazowego w tym roku łącznie, no to wyliczają ją gdzieś na poziomie 355 miliardów dolarów. Takie szacunki podała niedawno jedna z agencji zachodnich z powołaniem się na źródła rosyjskie, co byłoby, no, dużo większą wartością niż eksport naftowo-gazowy w roku 2022, który wyniósł gdzieś tam około 244 miliardów dolarów. Ale mamy też drugą perspektywę, czyli tą perspektywę długoterminową. To znaczy, jeżeli się okaże, że faktycznie ten kurs, szczególnie Europy, na dywersyfikację źródeł dostaw, na rezygnację z zakupów rosyjskiego gazu i ropy, on się utrzyma w horyzoncie długoterminowym, prowadząc finalnie do takiego punktu, że w ogóle rezygnujemy z zakupów, no to wtedy dla Rosji jest to oczywiście problem, dlatego że oni tego rynku europejskiego sobie łatwo, jeśli chodzi o gaz azjatycki, nie zastąpią, bo dla nich to też jest perspektywa wielu lat, żeby wybudować nowe gazociągi albo wybudować nowe terminale LNG. W związku z tym w Europie może będzie trochę łatwiej, ale też pytanie, czy w całości zdywersyfikować te kanały eksportu. Więc w horyzoncie długoterminowym to się w tej chwili rozpoczęło w Europie, może być dla Rosji bardzo poważnym wyzwaniem, jeśli idzie o pozycję na rynkach energetycznych. A z drugiej strony, no, jest tak, że co Rosja robi z tym paliwem, którego nie wysyła do Europy? Z tym gazem na przykład. No właśnie, i tu jest problem, który zaczynają też dostrzegać sami Rosjanie, bo oczywiście skoro nie ma możliwości przekierowania tego na inne szlaki, a nie ma, bo Rosjanie mają owszem jeden gazociąg do Chin, ale on prowadzi ze złóż wschodnio-syberyjskich, nie ma połączenia między Syberią Wschodnią a europejską częścią gazową, w związku z tym Rosjanie tego gazu, który w tej chwili wysyłają do Europy, nie mogą przekierowywać na inne szlaki, po prostu ze względów takich ograniczeń. Czyli jak rozumiem, cały gaz wydobywany na Jamale musi iść albo do Europy Zachodniej, albo nie iść w ogóle nigdzie. To znaczy, może iść do odbiorców wewnętrznych oczywiście, no ale to też jest pytanie, tak? No bo poznajemy te dane zawsze z pewnym opóźnieniem. Zobaczymy, jak będzie wyglądała kwestia konsumpcji na rynku wewnętrznym w tym roku. Nawet jeżeli ona lekko wzrośnie, no to tutaj też ten rynek nie jest jakoś specjalnie ani atrakcyjny finansowo dla Gazpromu, ani też, no, tego potencjału zwiększania konsumpcji też nie ma zbyt dużego, więc na pewno w całości tych wolumenów, które są ograniczane, jeśli idzie o eksport europejski, nie da się zutylizować wewnętrznie. Więc tak naprawdę konsekwencją tego, oczywiście część można posłać do magazynów, ale Rosjanie zwykle i tak w dużym stopniu zapełniali własne magazyny gazowe, więc w pewnym sensie, a one też nie są z gumy, te magazyny, w związku z tym, jeśli utrzyma się ten poziom, powiedzmy, zapełniania w samej Rosji, który był w latach poprzednich, to też nie ma tutaj jakiegoś pola manewru, jeśli idzie o przekierowywanie tych wolumenów, które do tej pory trafiały do Europy. Więc tak naprawdę skutkiem będzie, no, albo palenie tego gazu, i tutaj sygnały w tej sprawie dochodziły do nas w ciągu ostatnich tygodni, albo ograniczanie wydobycia, co oczywiście w przypadku takich złóż o wysokim poziomie eksploatacji może mieć negatywne konsekwencje, tak, dla kondycji sektora wydobywczego w Rosji. No bo tak jak powiedziałem, nie ma też opcji, żeby ten gaz skroplić, dlatego że Gazprom
nie ma własnych terminali LNG dużej skali w europejskiej części Rosji. W związku z tym on tego gazu z Jamału czy ze złóż zachodnio-syberyjskich nie może przekierowywać do instalacji, poprzez które mógłby skraplać gaz i dostarczać na jakieś rynki inne niż europejskie, które z pewnością chętnie by ten gaz kupiły. No ale póki co Gazprom takich możliwości nie ma, a wprowadzone sankcje technologiczne raczej odsuwają perspektywę realizacji tych dużych projektów LNG, które Rosjanie chcieli budować w najbliższych latach. Pojawiały się informacje, że Rosjanie ten gaz, którego ani sami nie są w stanie skonsumować, ani nie wysyłają na Zachód, po prostu wypalają, bo ograniczenie wydobycia jest trudne technologicznie, to prawda? To znaczy, to nie chodzi nawet o to, że ograniczanie wydobycia jest trudne technologicznie, tylko że w momencie, kiedy ograniczamy wydobycie, to takie ograniczenie zawsze ma konsekwencje dla złoża, które jest eksploatowane i oczywiście wtedy pojawia się problem, że kiedy rośnie znowu popyt na rosyjski gaz, no to nie można sobie tak bardzo elastycznie, szczególnie w przypadku złóż o wysokim poziomie eksploatacji, manipulować, tak? Zmniejszamy, zwiększamy. Więc w związku z tym wtedy to ograniczanie wydobycia, ono zawsze ma konsekwencje dla złóż, w ramach których to ograniczenie jest dokonywane. Więc tak jak sygnalizowałem, to znaczy dochodzą do nas sygnały z ostatnich tygodni, że Rosjanie, no przynajmniej część tego gazu, który nie ma gdzie trafić, bo po tych wszystkich redukcjach dostaw, które nastąpiły i tak jak już mówiliśmy, warto to jeszcze raz przypomnieć, że no płynie mniej więcej 1/3 tego, co dobowo, co płynęło średnio statystycznie w roku 2021, no to coś z tym gazem trzeba robić. Dochodzą sygnały, że rzeczywiście część tego surowca jest spalana. Natomiast o ostatecznej skali, tak, pewnie się nigdy nie dowiemy, natomiast no pewną taką dla nas orientacją będą no spływające co jakiś czas dane z rosyjskiego sektora, choć one oczywiście są dzisiaj też obarczone pewnym taką pewną klauzulą tajności, bo Rosjanie niewiele tak naprawdę sami z siebie tutaj no publikują, a przynajmniej nie tak często, jak robili to przed wybuchem wojny Rosji z Ukrainą. Ale myślę, że zawsze z jakimś tam opóźnieniem będziemy się dowiadywać, jaka jest realna skala tego ograniczenia i być może jakieś informacje też będą wypływać co do skali po prostu zniszczenia surowca, czyli spalenia gazu, który no, nie znalazł nabywców ani na rynku wewnętrznym, ani na rynkach zewnętrznych. A panie doktorze, dr Szymon Kardaś, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich, gościem Poranka Wnet. Jak to wygląda z ropą naftową? Bo tutaj przesył jest łatwiejszy. Rosji udało się znaleźć nowe rynki zbytu dla swojej ropy. No, w przypadku ropy rzeczywiście jest łatwiej o tyle, że no, logistyka jest inna, tak? Pamiętajmy o tym, że Rosjanie z jednej strony eksportują ropę na rynki zewnętrzne poprzez ropociągi i tutaj jeśli chodzi o Europę, to jest ten słynny ropociąg Drużba i jego dwie nitki. W przypadku rynków wschodnich, rynku chińskiego, ale też innych państw azjatyckich, to jest ropociąg WSTO, czyli Syberia Wschodnia, Ocean Spokojny. Ma swoją odnośność taką bezpośrednią do Chin, ale jedna z nitek kończy się w porcie Koźmino, skąd ta ropa może potem tankowcami być eksportowana do różnych portów azjatyckich. No i po drugie Rosjanie mają porty. Mają porty, trzy w Europie, czyli Primorski, Ustługę na północy, Noworosyjsk na południu nad Morzem Czarnym. Mają też właśnie duży port Koźmino na Dalekim Wschodzie, plus mają takie mniejsze porty rozsiane po rosyjskim nabrzeżu. Mają też port na Sachalinie, z których to portów oczywiście też dodatkowe wolumeny ropy gdzieś tam wypływają i trafiają na rynki zewnętrzne. W związku z tym tutaj jest trochę łatwiej dywersyfikować, tak? I wiemy już, nawet z tych danych, które do nas spływają, tych cząstkowych, tak, za poszczególne miesiące bieżącego roku, że sporo surowca, który nie znalazł nabywców tradycyjnych w części europejskiej, sporo surowca trafiło czy do Indii, czy do Chin, czy do innych odbiorców na innych kontynentach, no dlatego właśnie, że no jest tutaj możliwość przekierowywania tych dostaw łatwiejsza w przypadku tej ropy, która płynęła przez porty.
I choć oczywiście to się też wiąże z pewnymi dodatkowymi kosztami, czy transportowymi, czy problem ubezpieczeń, który się pojawił też w związku z wprowadzonymi sankcjami, czy wreszcie kwestia przyznawania zniżek na tę ropę, która jest eksportowana, no bo Rosjanie tutaj musieli w pewnych okresach, te zniżki były nawet bardzo duże w stosunku do na przykład ceny ropy marki Brent, po to, żeby znaleźć tego nabywcę na rynkach alternatywnych niż dotychczasowe. Panie doktorze, tutaj postawimy kropkę. Szymon Kardaś był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję pięknie, panie redaktorze. Dziękuję państwu. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj Radio Wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj Radio Wnet.